Jesteśmy na drugiej edycji konferencji Infrastructure. Moim gościem jest niespodziewanie Maciej Lelusz. Witaj, Maćku. Serdecznie. Maćku, powiedz, właśnie zakończyliśmy drugą edycję Infrastructure. Jak emocje, jak wrażenie, jak podsumowujesz tę edycję? Jest zmęczenie, jest dużo emocji, ale myślę, że miejmy nadzieję, przykujemy te trochę emocje w szaleństwo nocy, wiesz, podczas IT Massive Beer, które już za chwilkę, nie? Zresztą, wiesz, piwo stygnie, nie? To szybko, jak wykłady? Wyśmienicie. Myślę, że cztery sesje było bardzo dużo. Było dużo tematyki, dużo ludzi, którzy się rozeszli po różnych sesjach. Zauważyłem taką pewną prawidłowość, że ludzie, którzy w tym momencie powiedzieli, że przyszli na jedną sesję, okazuje się, wiesz, w połowie konferencji, że już co, zainteresowała mnie tamta, zmienię może ścieżkę na troszeczkę inną. Więc mega. Myślę, że właśnie o to chodziło, żeby to troszeczkę trawersować w stronę taką, która interesuje nas. I nawet nie wiedzieliśmy na początku konferencji, że będzie nas interesować, więc według mnie mega. W tym roku, oprócz tego, że podzieliliśmy agendę na cztery ścieżki, co jest nowością w stosunku do pierwszej edycji, to omawialiśmy również bardzo dużo case studies. Czy mógłbyś pokrótce powiedzieć, o czym mówiliśmy, z jakich firm pochodziły te konkretne studia w przypadku? Spoko. Wydaje mi się, że przede wszystkim trzeba rozpocząć od Allegro, która opowiedziała trochę o swoim Data Hubie. Myślę, że bardzo gorący temat. Big Data generalnie buzuje tam wszystkim w żyłach. IT po prostu chce wydawać na to pierdyliardy złotych, a oni to wiedzą, jak to robić. Robią to od jakichś kilku lat, zmienili już kilka razy swoje podejście do przetwarzania danych, do obróbki ich, do, jak to pięknie zostało powiedziane, kręcenia metod numerycznych, więc mega, bardzo fajne i myślę, że dużo ludzi, mimo że była ogromna ilość nazw własnych w ciągu minuty padała, wszyscy tam mieli buffer overflow, to jednak otworzyło ludziom podejście do tego, jak to zrobić dobrze, że trzeba eksperymentować, że trzeba się przyznawać do pewnych porażek, do wyjścia z pewnej technologii, wejścia w inną. Super. Takie case study to jest właśnie to, czego szczerze powiedziawszy oczekiwałem. Allegro, coś jeszcze? Tak, wiesz co, EdiPress opowiadał o swoim portalu party.pl, wielu zaskoczonych, nie, party.pl, no infrastructure, a może jeszcze pudeleczek, nie, rąbniemy, nie, no spoko, w ogóle opowiadali o tym, jak zmienili swoje podejście do biznesu, jak przenieśli swoją aplikację w chmurę i później jak na tym oszczędzali. Jeszcze mega fajna sesja, którą pokazała Sumologic, czyli firma, która pokazała, jak zoptymalizować koszty infrastruktury w chmurze, coś, co kusi wielu, prawda, poszlibyśmy do chmury, ale zapłacimy za to pierdylion złotych, no nie? Więc może w takim razie zoptymalizujmy się. No i oni pokazali, jak to zrobić. Mieli 45-minutową sesję, dosyć mocno obłożoną. Myślę, że wartościowe. No i fenomenalne sesje, według mnie około informatyczne. To znaczy ścieżka prawna, wychodzi człowiek i mówi do mnie tak, nie spodziewałem się, wiesz, posmutniałem. Ale otwiera oczy i myślę, że to chyba jest spoko, wiesz, to mi się podoba, że to są takie żywe emocje, a nie, że dobrze, wszystko było okej. Nie, właśnie nie, najfajniejsza jest emocja. Podobało mi się, dlatego. I zinterpretowałem to w ten sposób. Pompa. To tyle, jeśli chodzi o podsumowanie merytoryki. Natomiast w tym roku po raz pierwszy zainicjowałeś IT Massive Beer. Powiedz nam proszę pokrótce, co to w ogóle jest za spotkanie, jaka idea z tym stoi, jak ją widzisz za 5, 10, 15 lat? No jak tak dalej, znaczy jak się spełni idea dzisiejszego wieczoru, to mogę już nie zobaczyć jej za 5, 10 czy 15 lat. Generalnie wydaje mi się, że w tej całej idei chodzi o to, żeby zebrać różne grupy społeczności informatycznych w jednym miejscu, pod jednym dachem, spoić ich, albo żeby sami się spoili alkoholem, gdyż takie powitalne piwko jakby gwarantujemy im oczywiście na rozgrzanie w naszym gronie. Natomiast chciałbym, żeby oni zaczęli dyskutować, żeby ten świat, który już się przeplata i nie można powiedzieć, że jest zwolennikiem jednej tylko technologii, nagle okazał się, wiesz, światem, który potrafi ze sobą rozmawiać. A jeżeli nie, to na przykład będzie, wiesz, potężna burta, nie będą się bili. Emocje są ważne. Wrzućmy trochę w IT emocji. No to też coś, co staramy się cały czas przy Infrastructure osiągać, prawda? Bo też staramy się komunikować bardzo luźno, wyciągać z ludzi coś poza pracą tak naprawdę. A propos pracy, twoich zainteresowań. Ty prowadzisz firmę, organizujesz Infrastructure, prowadzisz podcast Progress Bar, jesteś człowiekiem, orkiestrą tak naprawdę. Powiedz proszę, gdyby ktoś chciał z tobą współpracować, ktoś zainteresował się twoją firmą, twoimi inicjatywami, co ma zrobić, jakich projektów, jakich osób szukasz? Generalnie zawsze szukam współpracy z ludźmi, którzy chcą troszeczkę pójść do przodu w zrozumieniu technologii. To znaczy, jeżeli, nie wiem, osoba zajmuje się aktualnie
infrastrukturą data center, ale chciałaby zrobić krok w stronę nowej technologii, której teraz nie zna, zawsze się może do nas zgłosić, oczywiście inleo.pl, jesteśmy dostępni przez naszego bloga na stronie, myślę, że formularz kontaktowy jest zawsze otwarty. Znaleźć mnie można na Twitterze, na Facebooku, LinkedIn też stoi otworem, więc dróg kontaktu jest jak najwięcej i wszystkie są gotowe do obsługi ticketów, więc jedziecie, issue ticket. Ja będę słuchał na pewno i powiem szczerze, że no, wydaje mi się, że najfajniejszą drogą jest do rozwoju siebie, nie wiem, rzeczy, które się robi, czyli konferencji, podcastu, bloga, jest słuchanie ludzi, bo jeżeli oni czegoś nie akceptują, czegoś, coś chcą zmienić, najfajniejsze, żeby to manifestowali przez kontakt, no i ja oczywiście wysłucham i spróbuję to jakoś naprostować w dobrą stronę. Niech to idzie w stronę ludzi, bo no, zrobiliśmy to w końcu sami dla siebie, nie? A nie żeby się w jakiś tam pewien sposób pałować tym, czy wydarzeniem, czy podcastem, czy artykułami, więc słuchać ludzi. Jasne, ja potwierdzam, że Maciej generalnie jest bardzo responsywny, jeśli chodzi o te wszystkie kanały, które wymienił, naprawdę można o niego pisać. Maćku, krótka piłka, hit tegorocznego Infrastructure to? IT Massive Peer. Okay. Nie, krótka, konkretna odpowiedź. Nie, myślę, że trudno będzie powiedzieć, ruszyliśmy bardzo dużo tematów. To pokazało, że tak jak wspominałem rok temu podczas wywiadu, IT się rozwija na wielu płaszczyznach. Trudno powiedzieć, co było hitem. Myślę, że dla wielu hitem była sesja, która dla innych zupełnie nie była interesująca. Oni po prostu przeżywali tam katarzis, choćby ten przykład prawdy, którego ja się osobiście nie spodziewałem, że można wyjść tak zdruzgotanym tym, co się uczyniło. Natomiast z drugiej strony też sesje techniczne, które pokazały pewne rozwiązania. Czemu nie? Robi się coś cały czas i nagle ktoś ci przychodzi i mówi, że robisz coś może nie najbardziej optymalnie. I nagle tak... Nie? Może to jest droga, nie? Albo chciałbyś pójść w nową technologię, nie wiesz jak rozmawiać ze swoim zarządem, z ludźmi, z którymi, no, którzy dadzą ci hajs. Tu ci pokazują sesje dotyczące właśnie pójścia między innymi transformacji w chmurę. Pokazały świetnie, jak rozmawiać ze swoim szefem, więc kurczę, no, myślę, że każdy znalazł coś dla siebie. Cztery ścieżki. No bo było grubo, no. Było grubo. Tak na koniec oczywiście muszę to zapytać, bo chodzą plotki oczywiście po raz drugi już w tym roku również, że za rok będą dwie ścieżki, dwa dni, nie dwie ścieżki, tylko dwa dni konferencyjne. Co planujesz za rok, czego byś sobie życzył? Może tak, jakie plany, dlaczego... Jak rozwinie się ta konferencja? Wydaje mi się, że trudno w tym momencie powiedzieć. Ja poczytam ankietki, oczywiście. Jak ludzie powiedzieli, że chcą dwa dni, no to będziemy próbować wykręcić tą konferencję na dwa dni. No widać, że materiału wystarcza, bo są cztery ścieżki w jeden dzień. Widziałem, że ludzie po prostu się jakby nie mogli zdecydować na to i na to i może na to. Myślę, że w następnej edycji na pewno bardziej przepleciemy to. To znaczy, wydaje mi się, że zrezygnujemy być może ze ścieżek, tylko przez ten, tak jak teraz mówiłem o filarach podczas wejścia do tej konferencji, podczas rozpoczęcia, tak wydaje mi się, że po dzisiejszej konferencji, widząc jak ludzie przepływają między tymi filarami, myślę, że będzie bardziej to splecione i te ścieżki będą bardziej zmiksowane. Czy będą dwa dni? No, tak jak mówię, jest potencjał, bo ludu, który chce powiedzieć, jest dużo. Zrobienie dwóch, trzech ścieżek, powiedzmy, w jednym dniu i rozbicie tego na dwa dni jest realne, jak najbardziej. Zobaczymy. Trudno mi teraz powiedzieć. No comments. Co to powiedzieć? No, powodzenia generalnie, Maczku. Oczywiście będziemy ci pomagać w rozwijaniu tej inicjatywy. Śledźcie nasze kanały na Facebooku, na Twitterze, ponieważ tam będzie informować o wszystkich pomysłach, które Maciek ogłosi jako oficjalne. I dziękujemy bardzo. Dzięki, Maćku. Dziękuję. Do zobaczenia. Pa, pa.